Cześć, witajcie w kolejnym vlogu prosto z Pattayi. Słuchajcie, dzisiaj w dzisiejszym vlogu powiem troszeczkę o prawojeździe. Z tego względu, że będę je właśnie dzisiaj wyrabiał. Tak jest. Za pierwszym razem, jak przyjechałem do Tajlandii, nawet nie myślałem o tym, żeby cokolwiek myśleć o prawojeździe. W ogóle totalnie. Wypożyczyłem skuter. Nawet nie wiedziałem jeszcze, że tu będę jeździł skuterem, jak jechałem za pierwszym razem. Ale w końcu się odważyłem i troszeczkę tym skuterem pojeździłem. Za drugim razem na początku też nie myślałem nawet jeszcze o prawojeździe, tylko po prostu jeździłem, ale już pod koniec dłuższego pobytu w Tajlandii zacząłem myśleć o prawojeździe, żeby się przydało, bo często policja gdzieś jednak ma swoje posterunki i często po prostu stoi, łapie turystów, którzy szczególnie nie mają kasku lub źle zaparkują po prostu swój skuter, bo samochody to tak raczej nie. Czy oczywiście też samochodem źle zaparkować nie można, bo wtedy to na pewno się policja przyczepi, ale skuterem też można źle zaparkować i o to najczęściej chyba turystów i kask się czepiają. Ale no oczywiście prawo jazdy to już jest taka rzecz bezwzględna, którą trzeba tutaj mieć i to kategorii A na skuter. Żeby jeździć zwykłym skuterem, trzeba mieć tutaj prawo jazdy na motor, no normalny motor. Nie ma czegoś takiego jak u nas, że tam do 50 czy coś, to na prawojeździe samochodowym można jeździć. Nie. Tu trzeba mieć od razu normalne prawo jazdy na motor, jeśli chce się jeździć motorem czy skuterem. To trzeba mieć prawko. No i ono jest bezwzględnie potrzebne do tego, żeby nie dostać ewentualnego mandatu. Do tej pory były mandaty około 500 batów za brak prawo jazdy do 1000. Ja dostałem w zeszłym roku 1000 batów, czyli 130 zł za brak prawo jazdy. No i to na tym się praktycznie kończyła cała przygoda z brakiem prawa jazdy, czyli trzeba było zapłacić te 1000 batów. No i w ten dzień, nawet jakby cię złapała drugi raz policja, dostawałeś kartkę za pierwszym razem, nawet gdyby cię złapała policja za drugim razem, to już cię nie karali, już się nie czepiali, bo już miałeś kartkę, że już mandat w tym dniu zapłaciłeś i to jest ich taki dochód pasywny, że tak powiem, kolejny dochód. Gdzie po prostu zarabiają sobie na turystach, którzy nie mają prawa jazdy, nie mają kasku, a jeżdżą skuterami. Więc ja tylko jeden albo dwa w zeszłym roku przez wiele miesięcy dostałem. Z tego względu, że jak jeździłem często, to jeździłem na przykład z Emi albo właśnie z Emi z Dorotą, a kiedy jeździliśmy z Emi, to praktycznie policja nigdy nas nie zatrzymywała. A wtedy, kiedy dostałem, to tylko kiedy jechałem sam. Więc taką ja miałem sytuację. No i pod koniec tego drugiego razu zdecydowałem, że jednak trzeba by było. Zatrzymałem się, bo stoję przed sklepem, do którego właśnie się udaję. Myślałem, że skończę dużo szybciej mówić, ale jeszcze tym słowem wstępu jedną rzecz chcę powiedzieć, że właśnie za drugim razem, kiedy byłem w Tajlandii, jeszcze pół roku temu, to właśnie zacząłem myśleć o tym, żeby wyrobić sobie to prawo jazdy, żeby poruszać się tutaj normalnie. Ale już teraz, kiedy przyjechaliśmy tutaj trzeci raz, i jeszcze doszła do tego wszystkiego myśl zakupu może nowego skutera, może jakiegoś fajnego motoru tutaj, żeby się nim poruszać, może więcej coś pozwiedzać, żeby mieć fajny sprzęt nowy, taki bezpieczny, to stwierdziłem, że to prawo jazdy to jest już teraz must have. Więc 100% podjęcie decyzji, że trzeba zrobić tutaj prawo jazdy i koniec. Także dzisiaj jadę zrobić prawo jazdy. Na razie mamy dopiero 7:30, więc jeszcze mam 45 minut, zanim przyjedzie mnie ktoś odebrać i zawieźć po prostu do takiego miejsca, gdzie się zdaje prawko i wszystko załatwia. Także za chwilę więcej vlogu, ile to kosztuje i jak to wygląda. Kolejną rzeczą, o którą na pewno warto tutaj wspomnieć, to albo można wyrobić sobie tutaj jako obcokrajowiec po prostu nowe prawo jazdy. Jeśli nie masz w ogóle na przykład polskiego prawa jazdy na motor, a chciałbyś mieć, to po prostu tutaj możesz je normalnie, zwyczajnie wyrobić. Koszt takiego prawa jazdy, jeśli załatwiasz wszystko sam, to jest około 600, może 700 zł. Więc tak około 600-700 zł. Może jeszcze w sumie jakieś dodatkowe koszty gdzieś u lekarza za jakieś tam dokumenty, które też trzeba, zaświadczenie czy coś. Więc można zrobić to samemu tutaj, po prostu je wyrobić, iść do szkoły na jakieś tam 2-3 lekcje jazdy skuterem, plus później egzaminy, plus tam jakieś inne rzeczy. I w jakimś przeciągu jakiegoś tam terminu, nie wiem jakiego, bo się aż tak nie orientowałem, powiedzmy w przeciągu miesiąca, można wyrobić sobie tutaj prawo jazdy tajskie i mieć 100% właśnie tak, jak to trzeba mieć. Można też w drugi sposób zrobić. Można
swoje polskie prawo jazdy, które tutaj tak normalnie nie jest akceptowane, można je na podstawie polskiego prawa jazdy, można wyrobić sobie tajskie prawo jazdy i wtedy nie trzeba chodzić na lekcje jazdy na skuterze, nie trzeba chodzić na testy, nie trzeba iść na testy, nie trzeba ich zdawać, tylko wystarczy iść po prostu do urzędu, poprosić o zmianę dokumentu z polskiego na tajski i jeszcze trzeba tylko zrobić coś, co ja dzisiaj będę robił, bo ja właśnie ten sposób, po prostu tak w ten sposób będę zamieniał, bo ja mam prawo jazdy na motor, ale tutaj nie jest akceptowane i trzeba je po prostu zamienić na tajskie, żeby było wszystko tak, jak ma być. I co? I ja też nie będę właśnie zdawał ani testów, ani prawo jazdy, nie będę nigdzie tam chodził, tylko po prostu idę na takie badanie, to się jakoś nazywa specjalnie, cholera, zapomniałem teraz, psycho tam coś tam. Chodzi o to, że sprawdzą u mnie, czy nie jestem daltonistą i rozróżniam kolory czerwony, zielony, pomarańczowy. Czy jestem w stanie odróżnić odległość jednego punktu od drugiego. I chyba, nie wiem, coś może jeszcze. Takie chyba zwykłe tylko badanie oczu, czyli wiecie, cyferki, małe cyferki na tablicy i trzeba po prostu będzie wskazać, powiedzieć, co tam pani pokazuje. No, żeby sprawdzić wzrok, tak, czy nie jestem ślepy. więc takie tylko podstawowe trzy tam jakieś rzeczy, takie krótkie badanka. Zresztą wszystko zaraz się okaże, jak tam pojadę. O wszystkim wtedy będę mógł lepiej opowiedzieć. Będę musiał tylko to wykonać. I w ten sposób po prostu zrobię sobie tajskie prawo jazdy. Także na dwa sposoby. Albo wyrabiamy od nowa, albo przerabiamy już istniejące prawo jazdy na prawo jazdy tajskie, które będzie akceptowane, bo inne nie są akceptowane. Prawo jazdy na motor w Tajlandii można zrobić na zwykłej wizie turystycznej i można zrobić je na własną rękę. Wszystko chodzić, załatwiać samemu, ale no jest to dość uciążliwe. A jest jeszcze druga opcja. Można po prostu posłużyć się takim biurem, które tutaj się znajdują. Są tutaj odpowiedni ludzie, którzy zajmują się wyrabianiem prawa jazdy i zajmowaniem się wszystkimi dokumentami. Pan pyta się, czy chce jechać taksówką, tutaj trąbi, czy chce, żeby mnie gdzieś podrzucił. Kurczę, brakło mi słów. No, także są tutaj takie pewne osoby, które wszystkim się zajmują, chodzą do lekarza, wyrabiają dokumenty, jakieś tam inne rzeczy. W urzędzie, jadą z tobą do urzędu, tam rozmawiają z tymi tajami w swoim języku. Ci tutaj już wiedzą dobrze, o co chodzi, bo im się powiedziało tutaj na spokojnie i wszystko później tłumaczą tam w urzędzie i tak dalej. Naprawdę załatwiają za ciebie mnóstwo spraw, tylko wiadomo, kosztuje to dużo więcej. 100% więcej. Ja z tej pomocy skorzystałem, bo nie chciałem samemu się tutaj połętać po tych wszystkich biurach, po tych urzędach, raczej nie biurach, tylko po tych urzędach, po lekarzach i tak dalej. Po prostu stwierdziłem, że jest to i tak akceptowalna kwota do zrobienia prawa jazdy i później po prostu korzystania z niego. I lepiej po prostu zapłacić trochę więcej, a mieć mnóstwo problemów z głowy. Jedną z tych pomocy to jest właśnie to, że na przykład nie trzeba samemu szukać tego urzędu, do którego trzeba jechać, do którego trzeba się udać. Trzeba myśleć, czym tam się dostać, załatwić sobie jakiś transport. A właśnie takie biuro, no kurczę, ale wie, takie biuro właśnie po prostu zabiera cię spod hotelu, zawozi do urzędu i to też jest fajne, bo teraz tylko czekam na transport, ktoś za chwileczkę po mnie podjedzie, pojedziemy i jest dużo, dużo łatwiej.
Słuchajcie, nie zabrakło wrażeń, nie zabrakło pomyłek, nie zabrakło niestety trudnych, przykrych sytuacji, ale wszystko skończyło się dobrze. Wszystko skończyło się dobrze. Prawo jazdy wyrobione. Po prostu, no co, no pani, słuchajcie, co ważne. Droga, która zajęła nam, żeby dojechać do urzędu, w którym byliśmy, z tego miejsca, z tego miasta, z Pattayi, do tego, w którym byliśmy, jest to około 50 minut, naprawdę szybką drogą, taką jakąś obwodnicą, część autostradą i tak dalej, około 50 minut w jedną stronę. Były ze mną jeszcze dwie osoby, ja trzecia, która wyrabiała sobie te prawo jazdy. I wyobraźcie sobie, że pani, która z nami pojechała, na miejscu tam, już w urzędzie, kapnęła się dopiero tam, że nie wzięła mojego paszportu i jeszcze jakiegoś tam jednego dokumentu. I okazało się, że nie da się po prostu bez paszportu wyrobić tego mojego prawo jazdy. Te dwie osoby, które ze mną pojechały, normalnie na miejscu sobie od razu zrobiły. Trwało to wszystko około godziny tam w urzędzie. Wystarczyło tylko w tym urzędzie jakby zrobić test kolorów i to wszystko, nie trzeba było nawet na odległość i jakichś żadnych innych rzeczy. No ale wyobraźcie sobie, że pani zapomniała mojego paszportu i pojechałem godzinę na darmo w jedną stronę, później tam siedziałem około godziny na darmo i później około godziny z powrotem. No tak około 3 minimum godzin, jakby no stracone, no po prostu stracone, bo pani zapomniała mojego paszportu. No trudno, zdarza się. Ale na szczęście udało się tego samego dnia wrócić właśnie do Pattayi po tych kilku godzinach, 3-3,5 godzinach, wziąć moje dokumenty i wrócić znowu do tego urzędu, w którym wyrabia się prawo jazdy i znowu godzina drogi w tamtą stronę, tam znowuż około godziny. Tylko że tym razem ze mną. No i znowu godzina do Pattayi. Także naprawdę mega przygoda, mega wrażenia. Na początku trochę złość, ale pani tak porządnie się zachowała. Ja chciałem sobie zrobić tylko prawo jazdy na motor, ale pani tak po prostu była dobra, miła i tak dalej, że zaproponowała mi, że w ramach przeprosin za to, że zapomniała tych dokumentów, za to, że musieliśmy jeździć dwa razy i tak dalej, zaproponowała mi w gratisie zrobienie jeszcze prawa jazdy na samochód tutaj od razu tajskich, więc bardzo miło z pani strony, bardzo dziękuję. No i mam tajskie prawo jazdy i na motor, i na auto, także możemy się poruszać już bez problemów, bez żadnych stresów, bez niczego, także wszystko dobrze się skończyło, udało się zrobić w jeden dzień, trwało to niestety dwa razy dłużej, ale wszystko się udało, a dodatkowo jeszcze prawo jazdy na samochód, także tak to wygląda, czasami tutaj zdarzają się takie różne błędy, czasami czy w restauracji coś przyjdzie innego, choć nie są to częste błędy, ale czasami zdarzy się po prostu tutaj w Tajlandii coś, co nie było planowane, coś, co nie było spodziewane, coś innego niż miało być, także tu mnie akurat takie coś spotkało, ale wszystko dobrze się skończyło, także da się, tylko trzeba chcieć, załatwić, pochodzić, poszukać, porozmawiać z różnymi ludźmi, poznać różnych ludzi i bez problemów można naprawdę w jeden dzień ogarnąć sobie prawo jazdy i mieć wszystko zrobione. Także dzięki wszystkim za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś tutaj jest, kto ogląda ten kanał, kto ma prawo jazdy tajskie, czy miał jakieś przeboje z wyrobieniem tych prawo jazdy. Jeszcze raz tylko przypomnę, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pozdrawiam. Cześć.